Dzień dobry, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj mamy wtorek, dzisiaj zabieram was na bardzo długi, długi spacer razem z Antosiem, bo wybieramy się, tak, wybieram się na spacer. Muszę tylko jeszcze umyć głowę. Wiecie, ja sobie zawsze to tak fajnie tłumaczę, że wezmę sobie kawkę na wynos z Antosiem, przejdziemy się na spacerek, a to już umie chodzić, więc sobie gdzieś tam pobiega. I fajnie spędzimy czas, a widzę, że jest słoneczko, więc to dobrze, dobrze się zapowiada. Dla mnie to już jest super, jak jest słońce, to już jest sukces. Najważniejsze, że nie pada i że, nie ma, że jest słońce. O, to są najważniejsze rzeczy. Dopijam kawę, no i zabieram was ze sobą. Chciałam wam jeszcze przed całym spacerkiem pokazać sałatkę, którą wczoraj zrobiłam. Jest nawet, powiem wam, całkiem. I starałam się dawać tutaj jak najmniej takich, wiecie, ciężkich rzeczy, bo chciałam ją też jeść na kolację. Ona jest dosyć lekka, nie boli po niej brzuszek, więc możecie ją jeść, myślę, dowoli. Tu jest miks sałat taki gotowy z biedronki, papryka w kosteczkę, cebula, pomidor i ogórek. Wszystko wymieszane oczywiście. A sos, który tutaj widzicie, taki powiedzmy dressing, to zrobiłam z łyżki, dwóch łyżeczek małych musztardy, dwie łyżki majonezu, sok z cytryny, sól, pieprz i jogurt naturalny, tak, żeby było, tak wiecie, tego więcej, to jeszcze dodałam jogurtu naturalnego, a tutaj obok na kanapeczki, ja jestem straszną miłośniczką pasty jajecznej. I tutaj mamy jajka, nie dawałam żadnych majonezów ani nic takiego, tylko dałam jogurt naturalny pomieszany z musztardą, sól i pieprz i w zasadzie tyle. I to jest właśnie ten moment, kiedy przychodzi jesień, zima i trzeba dziecku ubrać cieplej, przy czym ja się pocę, dziecko się poci i człowiekowi odechciewa się gdziekolwiek wychodzić. I to jest właśnie to, więc teraz działam tak, że szybko myślę, zastanawiam się, co ja potrzebuję mu ubrać, żeby nie było mu za gorąco, żeby to ubrać szybko. A i wiecie w ogóle, jaki mam sposób? Nie wiem, czy to się w ogóle sprawdzi też u was, ale ja na przykład mam taki sposób na to, żeby Antoś nie płakał, kiedy się go ubiera, żeby się nie darł, żeby w ogóle mu się to super podobało, to ubieram go przed lustrem. Siadamy przed lustro i ja go ubieram, wiecie, coś mu opowiadam, pokazuję, zaczepiam. I myślę, że to jest taki super tip. Możecie spróbować, może akurat u was też się sprawdzi. Pokażę w ogóle, co ostatnio dorwałam w Zarze. Tutaj jest jedna rzecz z H&M-u, to jest takiego kompletu. Do tego jest jeszcze taka bluzeczka z długim rękawkiem, ale to jest takie dosyć cienkie, więc raczej chodzi w tym po domku. I tutaj mamy rzeczy z długim w ogóle rękawem, już właśnie takie typowo jesienne. W tej bluzie zakochałam się od razu. W ogóle marzy mi się taka bluza, tylko żeby była ona na mnie. Jest po prostu przepiękna w ogóle. Połączenie tych kolorów marzy na tej bluzie i w ogóle kolor taki, powiedzmy kości słoniowej chyba. Taki jak jest, no mega. No i słuchajcie, dorwałam takie spodenki, takie sztruksowe, tu już jest podwinięta nogawka, bo spodnie okazały się troszeczkę za duże. Ja nigdy Antosiowi spodnie nie przymierzam, no i po prostu później jest właśnie taki rezultat, że spodnie są troszeczkę za duże. No ale trudno, on szybko rośnie, więc zaraz będzie dobre. I tutaj w Zarce dorwałam też taką bluzę z długim rękawkiem, z jakimiś tam postaciami. No i ten taki sweterek, typowo właśnie jesienny. Ja po prostu jak wchodzę na dział dziecięcy w jakimkolwiek sklepie, no to ja przepadam, słuchajcie, przepadam i po prostu mnie nie ma. A w ogóle to połączenie kolorów mi się tak podoba. W ogóle jakoś mam taką zajawkę na żółty, powiem wam, na zielony i właśnie na takie beże. Uwielbiam.
Powiem wam, że taką jesień to ja rozumiem. Ostatnio dużo narzekałam na jesień, że nie lubię jesieni, że mam dość jesieni, nie chcę zimy, ale taka jesień może być cały czas. Dużo słońca, spokój, zero deszczu, że lekki wiaterek, ale leciutki. Jest idealnie. Jeszcze do tego, słuchajcie, wziąłam sobie kawę, bo tak zwykle kończą się spacery z moim synem. Posiedzimy chwilę i idziemy zaraz na jakiś spacerek, a tutaj sobie zaraz pochodzi i będziemy chodzić. Och, uwielbiam. Kiedyś, słuchajcie, będziecie w Krakowie, to musicie koniecznie przyjść do Przekawki. Ona znajduje się na osiedlu Dywizjonów 303 i jest tak pyszna kawa, ale nie o kawie tutaj, tylko o deserach, które oni mają. Mają najpyszniejsze ciasta, tutaj właśnie na Dywizjonów Tagan, to jest tak. I najpyszniejszą cynamonkę. Jeżeli jesteście fanami cynamonu, to musicie koniecznie wpaść do Przekawki. Naprawdę polecam. Pyszka. Dołączyła do nas ciocia Asia, tak? Tak, tutaj mały Gorek śpi i na szczęście jeszcze się nie obudził. Kończymy sobie kawkę i zaraz pójdziemy sobie jeszcze na jakiś spacerek. O, wyobraź sobie, że mama napisała do różnego depa. I mówi tak do mnie, że... Aha, ja się jej pytam, a co napisać do różnego depa? A ona mówi... No, wysłałam mu zdjęcie z działki. Jaki to był scenariusz? No nie wiem, no zdjęcie generalnie z działki, no. No, także moja mama jest taką wariatką i wzięła po prostu, napisała do żonego depa. Były zdjęcia, w sensie, to było zdjęcie z jakąś dynią, czy co? Nie, chyba razem ze mną tam wysłała, a pierwsze to było z działki, jak, nie wiem, czy kojarzysz, moja mama takiej z figurek zrobione, taki jakby plac zabaw z figurek różnych na początku. Jutro będziesz na działce, to zobaczysz. Dobra, nie? Wiem, tak, bo jutro figurki. Was też zabiorę na działeczkę. I wybrała figurki. Tak, i wzięła, wysłała, i ja na przykład teraz już się tak bardzo z tego nie śmieję, ale ostatnio jak mi to powiedziała, jakieś kilka dni temu, to po prostu się śmiałam i nie mogłam przestać o tym myśleć, no nie? I ja mówię do niej, mam, a co Johnnego Deppa obchodzi twoja działka, nie? Takie psychodeliczne, może dlatego? Może mama lubi, wie, że ja lubię, mama wie, że ja lubię Johnnego Deppa, więc może dlatego? No może. Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. My właśnie jesteśmy przy śniadanku, ja jeszcze swoje śniadanko muszę zrobić. Mi się było troszeczkę łatwiej ze śniadankiem. Robimy sobie już jaglankę. Wlałam mleczko migdałowe i jaglankę i teraz czekam, aż ta cała jaglanka wchłonie to całe mleczko do środka i tak fajnie napęcznieje. A w międzyczasie, jak tutaj mleczko mi się podgrzewa, no ostrz się, polecę wam bardzo dobry smalczyk, wege smalczyk z fasoli, z cebulką i jabłkiem. Jest tak pyszny i kupiłam go w Biedronce, jest po prostu ojej. Po śniadanku, po kawie, po mleczku, gotowi na to, żeby jechać. A toś musimy jeszcze jechać po Asię i po mamę. Dzieciaki będą miały dużo terenu, żeby się pobawić. Ach, te włosy moje, no. Poczekajcie, o. Teraz będzie trochę lepiej.
czy nie. Okej. Będą miały dużo terenu, żeby się pobawić. Antek jest chyba trochę śpiący, tak? Śpiący jestem trochę. Co? Chłopaki się tu bawią. Tak, na autku, Igorku. Tutaj Antoś, tak? Dzisiaj mamy fajniutką pogodę. Chłopaki się bawią. A mamy będą pić kawę zaraz. Słuchajcie. Mama zrobiła placka, oczywiście. Dwa placki, które najbardziej wychodzą mamie, to właśnie takie ptasie mleczko i szarlotka. Wiecie, jaka za mnie gapa? Zapomniałam, wziąłam wszystko. Wziąłam dosłownie wszystko, czego potrzebuję, wychodząc z domu dla Antosia. I wiecie, czego nie wzięłam? Najważniejszego. Nie pieluchy, nie chusteczki. Nie wzięłam butów. A nie jest już lato i trawa nie jest taka sucha. I właśnie jadę do domu z powrotem po buty. Zadowolony jesteś? Przywiozła mama buty? Co? Takie specjały zrobiła Asia. A tu jest cebulka, widzę, pieczarki, ziemniak. I co jeszcze? Troszkę jogurtu naturalnego po prostu. Powymieszałaś jakby z tym. Dolałam do tego i zrobiłam taki kremowy sos. I do tego jeszcze trochę parmezanu i mozzarelli. No i wiadomo, przyprawy różne. I pieprz. Pyszka. Dziękuję Wam bardzo, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Ja już idę się kąpać, a z Wami się żegnam. Do następnego, buziaczki!